Kiedy mówię ludziom, że projektuję i buduję serwerownię, zwykle po chwili ciszy słyszę, a czyli ty jesteś tym gościem od IT i serwerów? No, nie bardzo. W tym odcinku dowiesz się, czym tak naprawdę jest Data Center i dlaczego są one tak ważne dla każdego z nas. Akademia Data Center. O serwerowniach w łatwy sposób. Partnerem kanału jest Fast Group, bezpieczna infrastruktura IT. Ten materiał nagrywam również dla moich przyjaciół i ludzi, których dopiero poznam, bo niestety mało kto rozumie, czym się zajmuje. Ostatnio opowiadał o tym też Adam Ponichtera, dyrektor zarządzający Data4 w Polsce, że próbując wytłumaczyć synowi, czym się zajmuje, usłyszał, że tata pracuje w serowni i produkuje sery. Sam miałem podobne sytuacje z przejęzyczeniami i to nie raz. Jeśli jesteś z branży, potraktuj ten odcinek jako film, do którego możesz odesłać każdą osobę pytającą, czym ty się tak naprawdę zajmujesz. Nazywam się Michał Redlich, a to jest Akademia Data Center. Kanał, na którym opowiadam o serwerowniach w prosty sposób. Jeśli interesujecie ta tematyka, zostań na chwilę, a może nawet na dłużej. Kliknij subskrybuj i pomóż, aby krużganek oświaty niósł się dalej. W dzisiejszych czasach jesteśmy nierozerwalnie związani z technologią i usługami w chmurze. Każdy z nas ma konta społecznościowe, usługi streamingowe. W ostatnich latach wszyscy mówią, że sztuczna inteligencja to przyszłość. Zmiana podobna do tej jaką przyniósł nam internet. Pewnie słyszeliście już słowo serwerownia albo Data Center, ale Czym to tak naprawdę jest i do czego służy? Postaram się to wyjaśnić w maksymalnie uproszczony sposób, bez gubienia technicznej esencji. Każdy z nas ma w domu komputer, a na nim dane i programy, arkusze kalkulacyjne, edytor tekstu, może jakieś gry, filmy, zdjęcia. Wszystko zapisane lokalnie. Na desku twardym. Na tym komputerze możemy pracować bez dostępu do internetu, prawda? Ale co z aplikacjami online? Co z usługami streamingowymi? Z serwisami społecznościowymi? Waszym kontem bankowym? Aplikacją M-Mobywatel? Profilem zaufanym? EPUAP-em? A co z darmowym e-mailem, który założyliście u jednego z dostawców? I co ze stronami internetowymi, na które codziennie wchodzicie? Właśnie. Aby to wszystko mogło działać, potrzebne są serwerownie. Data Center... Czyli centrum danych, lub po prostu serwerownia, to specjalnie zaprojektowane pomieszczenie, budynek lub zespół obiektów, w których przechowuje się, przetwarza i dystrybuuje dane. To miejsce, w którym stoją serwery, czyli komputery. Tylko dużo bardziej wydajne i energochłonne niż domowy, nawet gamingowy komputer. Aby zmieścić ich więcej, montuje się je w tak zwanych szafach rack, standardowych ramach. O wysokości około 2 metrów. Szafy ustawia się w rzędach, aby tworzyły tak zwane ciepłe i zimne korytarze, ponieważ przepływ powietrza następuje z przodu do tyłu, z przodu zasysane jest zimne powietrze, a z tyłu wyrzucane gorące ogrzane przez serwer. Taka ilość serwerów zużywa ogromne ilości energii. Wyobraź sobie, że jedno data center może zużywać tyle prądu. Co całe miasto, a to tylko jeden budynek. Aby to wszystko zasilić, potrzebna jest kompletna infrastruktura energetyczna transformatory, rozdzielnie, szynoprzewody, kable energetyczne. No dobrze, ale co jeśli zabraknie prądu? Przecież zdarzają się awarie, a nawet katastrofy jak Blackout w Hiszpanii. Dlatego serwerownie projektuje się tak, aby mogły działać całkowicie autonomicznie. Po pierwsze, instalowane są zasilacze UPS, które pracują w trybie podwójnego przetwarzania. Chronią przed krótkimi zanikami napięcia i przepięciami. Źródłem energii dla UPS-ów są baterie, które zwykle zapewniają czas podtrzymania od 5 do 15 minut. Ale już po 30 do 60 sekund od zaniku do gry wchodzą generatory prądotwórcze. Mogą pracować przez wiele dni, mają bardzo duże zbiorniki paliwa i procedury jego uzupełniania. Prawie cała energia pobierana przez serwery zamienia się w ciepło. Dlatego kolejnym ogromnym wyzwaniem jest chłodzenie i tu wchodzą do gry systemy klimatyzacji precyzyjnej. Specjalistyczne urządzenia dużej mocy. Pracujące w trybie ciągłym, ich zadaniem jest utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności w komorach serwerowych. Istnieje wiele typów tych urządzeń, będziemy je omawiać w kolejnych odcinkach. I tutaj ciekawostka: Sam Altman, CEO OpenAI, zauważył, że dodawanie słów takich jak proszę czy dziękuję w zapytaniach do chat GPT generuje dodatkowe koszty energetyczne sięgające dziesiątek milionów dolarów rocznie. Dlaczego? bo serwery muszą przetworzyć i zużyć energię. Kolejny kluczowy element to kablowanie strukturalne. To ono zapewnia okno na świat. Dzięki światłowodom i kablom miedzianym serwery mogą komunikować się ze sobą i resztą internetu z niesamowitą prędkością. Weźmy na przykład tradera, który musi błyskawicznie zareagować na wykres i sprzedać lub kupić akcje albo waluty. Albo siebie. Kiedy klikasz play w swojej ulubionej aplikacji muzycznej, czy chcesz czekać 10 sekund, aby utwór się zbuforował? Czy oczekujesz, że muzyka Zagra natychmiast. No właśnie, po to jest sieć światłowodowa. Wyobraź sobie, że klikasz Enter w Warszawie, a już po 7 milisekundach twój sygnał jest w Paryżu. To wszystko dzięki światłowodowi. Cienkiej szklanej nitce, w której światło pędzi z prędkością 200 tysięcy km na sekundę. Dla porównania mrugnięcie oka trwa około 150 milisekund. Twój sygnał zdąży przeskoczyć pół Europy, zanim powieki się zamkną. W Data Center znajdują się również systemy bezpieczeństwa, kamery, kontrola dostępu, alarmy. Systemy sygnalizacji pożaru, kaszenia gazem, monitoring, nadzór i wiele innych, o których opowiem w przyszłości. Serwerownia może być tylko małym pomieszczeniem z jedną szafą rak. Może kojarzysz takie miejsce w swojej firmie, za drzwiami, do których nigdy nie miałeś dostępu, a może wręcz odwrotnie pełne kabli i kartonowych pudełek. Ale to może być też ogromny budynek, zużywający tyle energii, co średniej wielkości miasto z własną infrastrukturą, chłodzeniem, i zaawansowanymi systemami bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że teraz czujesz, jak bliskie są nam data center i jak bardzo dotykają naszego codziennego życia oraz jak strategiczną rolę pełnią i będą pełnić w przyszłości. Biorąc pod uwagę ilość danych i obliczeń, jakie generujemy każdego dnia. Jeśli masz wyzwania związane z projektowaniem budową czy utrzymaniem data center, wejdź na stronę Fast Group. W zakładce kontakt opisz swój problem, a my postaramy Ci się pomóc. Mam nadzieję, że ten materiał wniósł dla ciebie coś wartościowego. A jeśli temat data center nadal jest dla ciebie niewiadomą, to zadaj pytanie w komentarzu. Postaram się na nie odpowiedzieć w nadchodzących filmach. Dzięki, że wytrwałeś do końca i do zobaczenia. Widzimy się w kolejnej transmisji danych.